Cześć, z tej strony Janek, przede mną 20 trudnych pytań. Zobaczcie, jak mi poszło. Janek, witamy w naszym przesłuchaniu 20 pytań. Mam nadzieję, że sobie ładnie i fajnie z tym poradzisz, także... Mam nadzieję też. Zaczynamy. Jaki był twój ulubiony przedmiot w szkole i dlaczego? Geografia. Po prostu lubię geografię i bawię się geografią i tak patrzę w mapę, w kartkę i... Później też to próbowałem studiować na uniwersytetu, ale niestety nie dało się połączyć z siatkówką, czyli musiałem z tego w drugiej klasie zrezygnować. Jakie jest twoje ulubione danie popisowe, które przyrządzasz w domu? Salat. Jaka? Salat, po prostu jakaś salatka, no bo jestem sportowcem, to muszę salatkę. Czy jesteś bądź byłeś osobą, która potrafiła całe dnie przesiedzieć przed komputerem grając w różne gry? No teraz to już nie jest aktualne. Ale czy byłeś taką osobą? No kiedyś może tak, ale to taki krótki okres i tak w młodzieży, ale ja się raczej starałem wchodzić na zewnątrz i bawić się na zewnątrz niż granie przez lato komputerowi grę. Teraz jak jest problem na przykład niektórych młodych z tej generacji dzieci, że po prostu cały czas patrzą w jakiś ekran. Co uważasz za twoje największe osiągnięcie życiowe? Największe osiągnięcie życiowe. Trudne pytanie. Na razie na tym nie pomyślałem. Co do sportowo, to no na pewno tam Mistrzostwo Polski, Mistrzostwo tego Champions League. No i jakby prywatne, no po prostu rodzina i mój syn Aleksander. Jakie jest twoje ulubione zajęcie w towarzystwie przyjaciół? Co lubisz z nimi robić? Nie wiem, no porozmawiać, gadać i może oglądać. Na przykład teraz mamy taki jakby okres, że oglądanie Igrzysk Olimpijskich. Czyli tak siatkówkę i tam rozmawianie o siatkówce i tak dalej. Co wolisz czy wolisz spędzać czas w domu czy na dworze? Tak i tak. Nie ma w ogóle, dla mnie nie ma różnicy. Czasami w domu, raczej w domu, ale też na dworze też wychodzi. Po prostu nie siedzieć cały dzień w mieszkaniu, w domu. Czyli jak jest fajna pogoda, to staram się będę. Czy jest jakieś hobby, którego chciałbyś spróbować? Nie było ci jeszcze dane. Hobby? Tak, skoczyć sobie z tym, z parasutą. Czy słuchasz jakichś podcastów? Mało, bardzo mało. Raczej oglądam jakby podcasty na YouTubie, takie jakby wideoblogi. Gdybyś miał mieć supermoce, to jakie? Supermoce? Żeby chcę powrócić w czasie czasami. Na przykład do siatkówce czasami może się przydać. Ostatni koncert, na jaki byłem, to? Ostatni koncert, na jaki to byłem? No, dawno temu. Chyba w Czechach. I to był koncert, taki jakby festiwal na zamkach i po prostu niedaleko Pragi taki zamek i tam było kilka grup muzycznych. Okay. Czy jest jakieś postanowienie na ten rok, którego jeszcze nie zdążyłeś zrealizować? Znowu to może być pytanie sportowo czy życiowo? Życiowo. Ja lubię to rozwiązać sportowo. Jeszcze nie mam brązu w plus lidze. I sportowo, no po prostu być zdrowy i no zdrowie to najważniejsze, także być zdrowy, bo zawsze rzeczy około nieważne obok zdrowia. Wolisz oglądać w kinie czy w domu? W domu. Czy masz jakieś zwierzaki? Jeśli nie, to co chciałbyś mieć? Nie. Nie wiem, no to jest... Raczej nie, że nie lubię zwierzaki, ale po prostu dużo z pracy z tym jest, z wyjazdami, ze wszystkim, także na razie nie. Kto jest twoim idolem? Moim idolem? Moim idolem był zawsze mój ojciec i też lubiłem dzibę jako siatkarzem. Jakie sporty lubisz oglądać poza siatkówką? Hokej, koszykówkę i futbol amerykański. Jedna rzecz, bez której nie mogę żyć, to?
jedna rzecz, we której nie może żyć. Telefon. Jak świętujesz swoje osiągnięcia, sukcesy w życiu? Jak świętuję swoje osiągnięcia? Świętuję ich tak, jak te sukcesy zasługują. Czy masz jakieś wymarzone auto? Tak, Mustanga. Jakie było najlepsze jedzenie, jakie jadłeś kiedykolwiek? Nie wiem, jakiś steak fajnie ugotowywany jest jakieś tam ekskluzywnej Wołowiny, już nie pamiętam nazwisko, ale było przepyszne. No i na sam koniec, dla klocków Lego wydałbym każde pieniądze. To nie, nie jest prawda, ale dużo pieniędzy. Dużo już masz tych klocków w swojej kolekcji? Dużo, no, dużo. Przedużo. Już nie mam miejsca, gdzie ich po prostu uruchomić w mieszkaniu. Dobra, mamy to, dziękuję. Proszę.